Cześć, z tej strony Hodo i Urgot. Witamy wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Krótkiej, kuźwa. Miesięcznej czy dwumiesięcznej przerwie w komentarzach brązowych. Dzisiaj jesteśmy z powrotem na lifcie i będziemy komentować mecz naszego ukochanego widza Oniku. Mr. Aspyr.pl, który ciśnie Timo na topie. Bardzo mi się podoba ten deck, zwłaszcza na dywizję, jakiej się znajduje. I mamy dwóch awków już w drużynie czerwonej. Nie, Pantheon coś się rusza, więc chyba nawet... A Syndra? Syndra jeszcze nic nie kupiła. To rankę, to nie musi się śpieszyć. O, czek. Tu będzie ciekawe. Czemu kamera się nie rusza? To mnie ciekawi. Directed kamera. Bo się nic nie dzieje. O, w sumie. Nawet tak emocjonujący mecz, że nawet kamera stwierdziła, że się nie będzie ruszać. Ale spokojnie. Ej, a może coś się zjebało? Nie. Syndra wróciła! Syndra wróciła, zrespiło się blue. Kamera nadal stoi? Czekaj, poczekajmy, zrobię blue. O! Ruszyła, proszę państwa, ona tylko czekała, aż zostanie zrobione blue przez pierwszego junglera i oczywiście mamy laga. Tak, mamy laga i... Czy on da radę? On dostał w ogóle jakiś pull? No właśnie, tak ciężko coś, chyba że ma jakieś strasznie słabe masterki. Syndra dalej, a nie, Syndra wróciła, proszę państwa, kupiła Dorana dwie potki, po czym dalej stoi na respie. Tito tutaj będzie walczył dzielnie z Pantheonem. Czekaj, czy jego... Czy blind blokuje Q Pantheona? Nie. Tylko autoataki. Okej. Okay. To jest głupie, bo na Q może wejść krytyk. Niestety, krytyk tak. Jest przeznaczony dla autoataku. Więc dlaczego? No ja się zgadzam, Pantheon jest broken sheetem. Ale nie, nie będę mówił, że jest broken sheetem, bo potem wszyscy będą... Grasz Tryndamerem na topie! Kaj grasz Kha'Zixem. Ej, przepraszam, Kha'Zix bardzo trudny champion. No nie. Pantheon już zaczyna swoje tańce. Drugi level wbił. Zestunował Teemo. Zrzucił Q. Jeszcze jedno Ignite. I to będzie tak, po naszym nie graczu. Ma po... Zabywa trzeba w komentowaniu. Pierwsza krew przelana na stronę... Czerwoną. Tak jest. Rengar śmieszny zaraz to Q. W ogóle jak Katarina zareagowała jakkolwiek na tego ganku, ona się po prostu zaczęła bić z nim na to ataki. Dokładnie. I zobacz jeszcze go robi. Co? Ja muszę ślesznąć! No. Nie rozumiem, co się tam stało. O, piękny grad ze strony Blitzkranga w drużynie czerwonej. Jinx jest w pułapce. Ale na szczęście Thresh użył swoje E. Na szczęście nie musimy tego oglądać. Mamy top lane'a. Dokładnie. I zaraz będzie kolejny kill, patrzcie! Ojoj! Oj, biedny Gulasz Zimo. Raz, dwa, trzy wymiata. Komarek w lock! Kto jest Komarek Vlog? Jungler. O Jezu, Komarek Vlog. Musimy sprawdzić jego kanał potem. No. Pizzeria! Pizzerina! O nie! No dobra. Nie no, na playnie tylko i na... I teraz Komarek Vlog! Oj, on to robi, sprawdzimy jego kanał koniecznie. Tak. Oj, zrobił killa. Jestem prawie pewien, że to nie ma żadnego kanału, bo on się po prostu tak nazwał. Mówisz? No. Tak na przyszłość, że będzie wiedział, że kiedyś będzie się uczył. Nie no, dobry huk! Ten huk, jeszcze E podwierza. Nie, nie flash podbierze. Prosto w trapkę od Jinx! To było połączenie Gina i Jinx, tak? Nie no, jestem prawie pewien, że ten kanał nie istnieje. Raz z nami sobie ustawili, grali w CS-a na Steamie niki typu Julka2001.pl vlog. O Boże, nie. I proszę państwa, Pantheon po raz kolejny. Aspyr, tutaj nie daje mu po prostu spokoju. Cały czas szarżuje, ale jak się odegrał? Patrz, jaki połk ładny wszedł. No. Są prawie na równo. Pantheon jak już swój burst wykorzysta, to więcej nie może zaoperować za bardzo. Biega, wali tą dziwę. No i kolejny burst. I to już z Poteemo, myślę. Chociaż... Q. Kryt jeszcze siadł. Komarek w lock! To jest MVP drużyny niebieskiej, zdecydowanie. To jest Jungler roku. Wbije na bota, skarnia dubla i sobie idzie. Tak jest. Jeszcze zobacz, on będzie robił Drake'a. No oczywiście jak w każdym brązowym meczu mamy oczywiście Katarzynę. Musi być Katarzyna, bądź Yasuo, bądź Z. Tak, to jest złota trójka. No i Blitzcrank oczywiście. No Blitzcrank też bardzo właśnie. Nie, w sensie Blitzcrank już nie jest taki brązowy jak był kiedyś. W trzecim albo drugim sezonie to była brązodia 200%. Uuu, Komarek w rok po raz kolejny, czy trafi E? Wybejtował flasha i trafił. Rengar nam wchodzi na pomoc, chyba to będzie za późno. Tak, autoatak ze strony Katarzyny dobił biedną Syndrę. Komarek w rok zbiera kolejne żniwo, tutaj idzie prosto na Rengara. Rengar się rzucił bardzo agresywnie. On go zrobi. O, zmisowane E. Beczka troszkę, oj. Komarek w rok, czyżby to był pierwszy jego fail? Flash. Przeżył. Ale patrz jak ten Rengar kurczył. Idzie Katarina.
Ten Rengar, jaki on ma dipsy. Dipsy? Dipsy. Katrina ma szósty level, jak ona ty, tylko go dosięgnie. Tak, niestety. Patrz. Co? O, co ty nawet? Dobra, zabiła. Ej. Obliczone. Czemu coś nie skorzystał? No może nie wiedział, jak działa. Ale ten ult to był... Ile on trwał? Ćwierć sekundy. No tak, mniej więcej. O! Gulasz raz, dwa, trzy, wbija na mida. Podpalenie poszło, a tu Shunpo i nie ma Katariny. No, proszę państwa, no nie miał many, żeby wykończyć tego killa. Na całe szczęście, bo już ma 3-0. A nasz gracz Teemo jest, myślę, stildowany tym, co się dzieje na top lane. Dobre, tak jest, trafione. O, pięknie, teraz hook z pół milimetra. Akcja! Emocje po prostu. Wow, nie ma takiego uciekania, synek. Czy Tresz jeszcze... ocali? Dobra, czy Tresz zabije? Nie, najprawdopodobniej nie, już nie powinien się teraz bić, chyba że trafi dobre Q. Blitzwing bardzo dobrze blokuje. Ale... mi się gaz zebrał tak na dnie gardła. To bardzo kluczowa informacja jest teraz. No. Pantheon ultuje top lane'a. Mr. Asper nie ma szans, to jest jego czwarty dead. Zaraz będzie Q. Proszę bardzo. Autoatak. Blind! Autoatak? Oh. Ale zobaczmy, co się dzieje na bocie oczywiście. Tak, to jest równie ważne. I te blinka niają wokół tej wieży. Biedny. O, dobra. O, malutki oversave. Co się stało na topie w ogóle? Przyszedł Gragas. Gragas pogonił cyganerię. Ale zobaczcie. Ale... On nadal czuje krew tego Teemo. Ale komarek vlog. Jest pogotowy. Walnął beczką, doskoczył! Jezus! Blok! Udało się, proszę państwa, Teemo przeżył. Nasz kochany Mr. Asper. Tutaj Blitzcrank oczekuje swojej ofiary. MFK nie pokłada nadziei w Blitzcranku, tylko się zaczęła cofać już wcześniej. Wiedziała, że nie trafi, wiedziała, że nikt nie podejdzie. Ona wiedziała. On ma haksy, Red Evil 6666. Proszę, zgłaszajcie na profil. Da się tak zrobić w ogóle? Nie wiem, czy można tak po prostu zgłosić. Jak chcesz pisać nick, report. Ej, przecież jakby tak zgłaszać, jak można było zgłaszać ludzi, to przecież youtuberów to oni by sobie dla fanów zgłaszali. I potem mieliby problemy. No. Dobrze, że się nie da. Co ten stream? Tak, widziałeś, jak dziwnie poleciał? No właśnie. I kolejny raz komarek blok. Ulti za flesza, myślę, że warf. Warf. Bardzo ważne rzeczy, których przecież przeciw ludzie nie widzą. Co ona? Co ten ult? Rozmyśliła się, stwierdziła, że pójdzie, oni też w ogóle chcą. Dobra Katarina, idź sobie, i też nie wyszło, następnym razem. To Syndra, to ja ci może pokażę, jak działa moje dopchnięcie kulki, ale bez kulki, a potem pokażę ci, jak wygląda moja kulka, weź jakby była ciekawa. Czy zginie od Ignite'a? Zginął! Hugo XD12. Ciekawe, czy to jest wiek tego gracza? Może rocznik? Ale bait! Zobacz na... Wszystkie trzy grzyby! Zobacz, jak to zrobić, tam jest jeszcze jedna antenka. Nie wejdzie. Ty, może 12 to jest rocznik? 5 lat? Możliwe. Czemu nie? Ej, to wystarczająco, żeby grać w Liga. To mnie przeraża. No mnie też. Ej, być młodszym od gry, w którą się gra. O, ja pierdolę. Co nie? W sensie my tak mieliśmy, jak graliśmy na tych Pegasusach i tak dalej, ale... Grasz w LoL'a i sobie myślisz, kurde, gdybym ja w ogóle... urodził się 10 lat wcześniej, może by zagrał w tym 5. sezonie. Jezu, no właśnie, wszystko przez matkę. Matka po prostu nie chciała, żebyś był prograczem, to wszystko przez to. No. Zniszczyłaś mi przyszłość! No właśnie, dlatego czekała. Nie no, po prostu chciała, żeby jej syn wyrósł na człowieka. Nie no, czyż można być na prostu na człowieka grając w LoL'a? Kawalarz, w międzyczasie komarek vlog. Proszę bardzo, ten red buff jest tak kluczowy. Ten slowy Teemo flashuje, żeby zadać ten damage. Czy go dobije? O mój... Nie, Teemo, nie! Jezus Maria! Ten grid... Jeszcze Rengar! Ale ten Teemo poczuł grid po prostu w żyłach. On stwierdził, że chce, będzie na odcinku, więc chciał pokazać jeszcze, co będzie killa. I ma 0,5, proszę państwa, 0,5. Myślał, że wiesz, on tak w międzyczasie, jakby martwy, poszedł jakiś spekę do łazienki, ogolił się na szybko. Myślał, że pociśnie, a ten kurczę gnój. O, Katarina w międzyczasie używa Erki i zabija. To jest skill pool champion. Rengar puszuje. Bot defuje. Mid. Pewnie flamuje, ale nie widzimy chat. No. A jungle nie gankuje. Nie no, komarek vlog ciśnie akurat. Komarek vlog. Ooooo!
On wie co robić, gdyby miał ulta, ale by go wrzucił pod tę wieżę. Aczkolwiek... A co tu się teraz wygrywa? Midlane. Midlane po prostu. O nie, on znowu to zrobi, ten Tito znowu to... A nie, dobra, to nie jest Pantheon. Znowu killa! Znowu killa! Day Mixero. No nie? Blitzcrank, jak widziałeś, jak zaczął disrespektować? O! Tak, tak trzeba robić. Karakam. To bardzo wkurzałem. Katarina nie wie, nie wie co, nie wie co ją czeka. Sugoi! Jak to wjechało? Ale ograli! Koreańska kasterka nam wjechała. Jeszcze zbiec! Podał mu rękę! Zabił go! Ej, te miniony będą zabójcze dla tej dżins. Jest! Proszę Państwa, ostatni atak! Jeszcze dwa! Jeszcze na mid! Jak to się dzieje? O, ładnie, teraz... Gameplay? Bardzo mi się podoba. Teraz taki wiejski komentarz. Łopanie! Łopanie, co tam się podoba? Całe noce i dnie tłukło. Tłuko. A taki ładny był. Amerykański. Pantheon, on jest wszędzie. I wszędzie na tego Teemo biednego. On jest wszędzie tam, gdzie Teemo. Zawsze patrz, tam, gdzie Teemo. Patrz, w ogóle Katarina olała, biegła na Syndrę, zostawiła Teemo na śmierć. Ona już wiedziała. Czy się dopali? Ładnie. Dopali się, teraz Katarina kontra Pantheon. Doskoczył, Shrimp, szlump, para pipa pum. Przeżyła, Hugo X12. Uuu, Gida! Gameplay. Kolejny champion, który gameplay zastosował. Zrobił. Ku. I Pantheon, proszę bardzo. Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzicie, a nie będziecie sądzeni. A ten gankuje z 300 HP. No ciekawie, niech kto to zrobi. Przyszedł i się zaczął recallować. No jest tam just in case, w razie jakby w trakcie recall coś się stało, on tam jest. Graćki albo coś. O, patrz, przestał się recallować, to było no to. Blitz, zobacz jak zengage'ował. No. O boy, teraz rakieta. Ale to Q ładnie wjechało. Też ucieknie. A Blitzcrank, zobacz jak pięknie. Disrespect, no kurde, no to był Blitzcrank. Szanuję to, aż bym sobie zagrał Blitzcrankiem, no taką ochotę jak widzę tego. I to następny odcinek kliniki zaraz po Pulse Fire będzie Grab Team. Nautilius. Ten Blitzcrank, Thresh. Dariusz. I jeszcze co? Co ten ult?! Znowu ona to zrobiła. Co, znowu takie pół sekundy? Tak. Nie wiem, może First Strike Katarina. Myślisz, że jak będzie szybko klikać, to będzie tak szybko rzucać się. No bo to atak speed wpływa, nie? To jest tak szybko. Ej, się śmieję, się naprawdę kiedyś budowałem Katarinę pod atak speed. No, chciałem go rzucić budowę. No i znowu. Jezus, jakie to jest przykre. Ej, smutno mi. Panie Teemo, proszę się nie przejmować, każdemu zdarzają się słabe gry. No. Nie, no na mnie, więc... No nie, no skąd? Uuu, komarek, vlog! W ogóle on tak bił o trzech! Well, no. Jednak. Wyglądał jakby tak, jakby on miał wizję, tak rzeczywiście z oczu, że tak sobie idę przez dżunglę, a po mojej dolnej alei! Przechodził przez te krzaki. O kurwa! Tak było. Czy Jinxa był tak? Tak! Może byś chciała zasnajpić tego Rengara? Ona się trochę nie mają cyka. Wizji, nie mają wizji. A on czeka, on czeka. Zobacz, oni tam biegną od góry, bo myślą, że ich odetchną. Oni wszyscy w krzejnym krzaku stoją. Blitzcrank, dobre Q! Trash z drugiej strony! Ale obejrzyjmy top lane. Jeszcze idą, Natalia. 3 na 2. Oni to zrobią. Oni wiedzą w ogóle o tym Rengarze, to jest taki sneaky pickiem, musi się stopić w tym czasie. O, yo! O, te graby. I teraz rakieta, Jinx, rakieta! Gdzie jest rakieta?! Gdzie masz rakietę?! Ej. Brzmisz jak zdenerwowany coach taki tenisowy. Tak? Radwańska, co ty odpierdalasz?! Rakieta. Rakieta! O! Ukradł! Ma. O! Ale karakan. Mr. Asper szuka golda wszędzie, gdzie może. A że mało może... To nie może. To se tu i tam pomoże. Klinika 2017. Dokładnie, rymy, jak można ograbić. On kradnie temu Gragasowi ewidentnie, jak dżunglę mu kradnie. Zabrał mu Reda? No. Jaki karakan. I może oni się po prostu pokłócili. Widziałeś to, e? No takie trochę szalone. Teemo! Teemo! Jak go kara. Znowu killa. Co to MF-ka? Przecież oni to będą miały robić. Gragas to ją obchodzi, czy ma E? Komarek nie, ale ojej, biedny. Ale patrz teraz, Tito, dokończy! Double kill! I z flesza wbił, proszę, agresywnie.
Mareda zasloguje teraz tego blitzcracka, to będzie trzeci kill. To będzie trzeci kill, ja już to czuję. Zaraz będzie Q ze strony. Ale jest dziękowa. Mr. Asper jest pod turetem, Jezus, tam gdzie lubi... Jezus, Mateo, przyszedł pod imant! Jeszcze się bił pod wieżę. Jezus Maria, gulasz raz, dwa, trzy, ugotował z nich gulasz. Ta rakieta jeszcze przeleciała tam na górze. Ona ją kisiła przez całe te akcje dwie, czy tam trzy. Ale ten Mateo jest wszędzie tam, gdzie Timo. Zawsze tam, ej, gdzie ty. Ja, ten Mateo Timo zrobił teraz dwa kilo, on jest teraz jak taki Rocky Balboa, co wiesz, no. Przegrał w tę walkę na początku. Zaczął grać dżunglę, tak samo jak to... Rocky Balboa też tak dobrze. Takie były fakty. No. Jest dobra, czy Jinx obroni ten tierze? Raczej wątpię. Ona nie wie o tym ryngarze, to jest... Yes. O Jezus, jaki dunk team. Wskoczyli na nią po prostu gwałt zbiorowy. Bardzo mi się podoba. Darmowy gwałt. I ten, jak Nelly streamowała ostatnio, ustawiłem jej tytuł na darmowy stream doktor Nelly. No i dostaliśmy rajd od tego Fabiana, co wiesz, tego ziomka, co Givens robi, to hejduje ludzi w nacie i się na to dowartościowuje. I wiesz, miał ból dupy. Co to w ogóle ma kurwa być? Darmowy stream! I tak to jest, gościu przychodzi, w ogóle nie wie o co chodzi w kanale, ale skomentuje wszystko. Ale ja widziałem tylko kawałek, go włączyłem, jak akurat nie streamował. Taki sebiks to jest chyba, nie? No taki sebiks chuj. Komarek Vlog prowadzi pościg za syndrom, ale znaleźli blitzcracka. O, blitzcrack, w ogóle ten blitzcrack jaki jest kurwa, kurczę, twardy. To chyba nie wiem, przekleństwo, ale tak ogólnie. Jezus, biedny Timo! Przeżył. Jeszcze się tam... Jeszcze lituje! Patrz, MF-ka tam idzie do niego, zaraz go... MF-ka zabije Timo, ja zabiła Gragasa? Ale Gragas złożył sobie luki? Jeszcze blitzcrack tam szaleje, treść, czy coś robi? Też mógłby jeszcze zabić tego tkanka, ale speniał. Ucieka! Aaa, niestety prosto do kociaka, który go kończy. Ale Timo przeżył. To się liczy, to lubię. To jest Rocky Blue Bao, no. A to Rocky Baobab w ogóle. Na czym on stoi? O nie. Rocky Billabong! Aaaa, Kigrid go złapał! Jeszcze teraz ten taniec. Pateo niewzruszony. A, robię blue. O, Timo, robię blue. Kurczę. No drużyna czerwona raczej wygra tę gierkę, to widać, ale... No czy to wina Timo? Nie wiem, ja oglądam tę grę tylko dla Timo w tym momencie. No, w sumie. Zobaczmy, może on wróci do tego. Jak będzie miał pozytywne staty, to kupię mu skina. Ktoś ma pozytywne staty w tym momencie? No Katarina i w sumie Gragas. W sensie chodzi mi o team niebieski. Oj, grzybka weszła. Ojej. Ej, jednak kara. No i patrz, i Timo jest syfem, a prawie pół HP zabił. Zobacz, kto sponsoruje. Czy sąsiedzi, czy jakiś gość, kto podjechał do ręką? Dzieci z bumboxem na to. Surrender tam poszedł, ale dwie osoby nie chciały surrenderować. Na pewno Timo, on wie. On wie. On kupił Hurricane'a! Timo? No. No to chyba dobrze. Hurricane'a? No. Przecież masz dwie osoby gdzie trucizna. Chyba tak to działa. Ty! Ty patrz! Zabił! Przeżył! Jezus, przeżył! On chyba truje. Truje gierkę, no typowo. No normalnie int. Jezus, ten Blitzcrank to jest bohater tej gry. Ile on ma golda, ile on jest warty, widzisz to? Kto? Uuu, Syndra trafiona! Uuu! Wbita w stuna, ale ej, Jinx boi się zaatakować. Gdzie jest Timo? Jest i Timo, dostał graba, jest! On zawsze biega tak po prostu, bo on chce jak najbliżej być w szampionu przeciwnej, no, wiesz? Żeby zadać damage. Tak jest. Ale teraz dostał. Ale te grzyby jak tam ładnie, kurczę, pocisnęły te miliony. Może i nawet ma dobry build. Ma dobry. Mimo, że ma skarpetkę w 22 minucie. Ma, czy ma flesza? Czy ma flesza, żeby gridzić? Ma wszystko, ma teleport. Niestety, trash się spóźnił z tym. Uuu, jak z brzucha wjechał. No, ale Timo dostał się za tego killa, więc będzie mógł kupić dodatkowe itemki i będzie się coś działo. 200% work, proszę ciebie. No, w ogóle ten Blitzcrack to jest król bez respektu. Wasi, on jeszcze coś tam zabije, no nie. Ale jak Golda dostał Tito w tym momencie. No to teraz się zacznie. Teraz zaczyna lecieć ta muzyka. Timo! O! Patrz jak to zbytował w on zawsze jeszcze ich zrobi z tyłu, patrz. On czycha. W szakach. Jeszcze 6 kili będzie miał pozytywne staty, będzie musiał mu skina kupić. Dobra, kupię mu kurwa jakiegoś talika. Katarina, no.
Hugo XD12. Troluje gierkę typowy. Typowo, no. A Timo nadal walczy. Ty, jak on od tyłu w ogóle ich bierze. O, on bejtuje grzyba. To jest... O! On jest... Ale mind games! Oh boy! I on go widzi teraz nadal. Tyleż go pomoże? To będzie kill. Aaa, myślę, że będzie słodka zemsta dla Timo, ale niestety. Ale złapią go. Nie no, co ty, chyba niestety. Że rakieta ładna pójdzie ze strony. Rakieta! Rakieta radwańska na... Tresz ukradł Reda! Serio? Tak! What? Mind gamesy supportów. Ten go odsunie, ten go przyciągnie. On dysrespektuje, patrz. Ten blitz! Ej, ja mam teraz taką 100% nadzieję, że... Oj, się poczuli, nie wiedzieli o Syndrze. Nie wiedzieli, tam bardzo. Bardek. Wow! Up and down, koniec. Gameplay zastosowany ze strony... Blitzcrank's baitowa. O, tu jest już Nexus! Aha, to chyba miniony nawet to zrobiły. Ty! Kurde, myślałem, że będzie jeszcze do Tito. Walczą. Tito już raczej nie zrobi pozytywnych statów. No nie, może zrobić pędę w tym momencie. Proszę państwa, backdoor ze strony... Znaczy backdoor, trochę frontdoor ze strony Blitzcranka. Jest cały team pod tym Nexusem. No to mówię, że frontdoor. Ajajajajaj. Blitzcrank czy to przeżyje? Zdąży jeszcze zesypić to? Przeżyje! Dysrespektuje, patrzcie. Czekam na masterkę. O jest! On nie ma nawet masterki, ale dysrespektuje. To jest gracz. To jest gra. No, bardzo, bardzo dobra gierka. Panie Timo, proszę się nie przejmować. Każdemu się mogę zdarzyć. Każdemu. Nawet nam. Tak jest. Nam zwłaszcza. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka, brązowych komentarzy. Jeżeli chcecie wystąpić w grze tego typu, znaczy w odcinku tego typu, to zapraszamy do pozostawienia w komentarzach informacji, dlaczego mielibyście by to być wy. No dobra, to dziękujemy. Elo. Na razie. Czekaj, jak się youtuberzy żegnają. Piątuja! Kurwa, rozjebał.